Żeby nie brać kupy żarcia, no to się zatrzymamy i coś zjemy. Żeby nie brać kupy, co? Roberto! Ja ogarniałem transport, Marek ogarniał rowery. A Bondo załatwiał pogodę, więc szczy z nieba, że ja pierdzielę. Potwierdzam! Wylądowaliśmy na końcu nigdzie. Moje ulubione! To się wytnie. Bo Bondowi ktoś rąbnął dwie kreski z blatu. Oj, Pablo! I potem to wszystko trzeba pociąć i poskładać do kupy, nie? GoPro, co wy tam? Trzeba przejść na DJI Action, żebyście się nauczyli baterie sportowe robić? Nie wytrzymał. After stage, after stage. I to też trzeba będzie wyciąć. Państwo, to jest człowiek, zawsze da się wkręcić w jakiś taki numer. Jest 6:30, od jakichś 10 minut jestem w drodze. Zegarek właśnie pokazał, że wschód słońca będzie za pół godziny. Z tyłu, nie wiem czy zobaczycie. No może nie, może tak. Wisi rower. Dobra, ze wspomaganiem elektrycznym, ale o tym później. Jadę po Marka. Jadę po Bonda i jedziemy na kaszubską marszrutę. Przede mną troszkę trasy, bo muszę dojechać do Toronto, zgarnąć chłopaków, zapakować jeszcze dwa rowery i w drogę. Wiem, nietypowo, zobaczymy. Postanowiliśmy, że spróbujemy. Dobra, jak do tej pory wszystko było zgodnie z planem. Czyli dojechaliśmy do Torunia, czy ja dojechałem do Torunia, zabrałem chłopaków i dojechaliśmy do miejscowości Charzykowy. Tu zabraliśmy rowery i wpadliśmy na genialny pomysł, że w miejscowości Charzykowy coś zjemy. Miejscowość Charzykowy to jest taka miejscowość nad jeziorem. No więc restauracji jest od groma. No to nie wpadliśmy na pomysł, że jesteśmy po sezonie. I wzięliśmy ostatnie picie. Nie, i odbiliśmy się od ilu restauracji? Czterech? No. Cztery zamknięte restauracje. Bo spadliśmy, że żeby nie brać kupy żarcia, no to się zatrzymamy i coś zjemy. Jedyna czynna restauracja w Charzykowach poza sezonem to jest pizzeria Roberto, bo nic innego nie znaleźliśmy. Roberto! Dobra, idziemy coś zjeść, pojedziemy na parking, zdejmiemy rowery i postanowimy, jak szybko umrzemy wtedy. No dobra, to sytuacja wygląda następująco. Ja ogarniałem transport, więc jesteśmy na miejscu. Marek ogarniał rowery, więc rowery są, a Bondo załatwiał pogodę, więc szczy z nieba, że ja pierdzielę. Potwierdzam! Kłamstwo, pomówienia. Haha, Żykowy. Czekamy, aż trochę przeleci deszcz. Nie Bondo. I startujemy. Może przestanie trochę strzać, bo aparat trzeba schować do plecaka, bo no, będzie gnój GoPros, zaraz. GoProsy jedynie, póki co przynajmniej. Tak ma być do po czwartej. Po niespełna 3 km Bondo szuka tutorialu, jak obsługiwać rower. W skrócie. Ja zostałem delikatnie oszukany, bo jednak pedałować trzeba. No nie ma tak, że tam lekko. Na jedynce, bo trzeba oszczędzać prąd. No. Tak, no niestety. Brawo, Bondo. High five. A ty. Bondo zresetował rower. Zobaczcie w ogóle, jaki Bondo ma rower. Fat bike, fat właściciel. Me gusta. Fat rider. No, fatality. Fatality.
Jesteśmy na Kaszubskiej marszrucie, ale jeżeli chcecie wyznać więcej szczegółów, to Marek się wyszkolił ze wszystkiego, bo tam on te tereny zna bardzo dobrze, więc u niego na kanale będziecie mieli wszystkie drobne szczegóły od niesfornych gaci do sfornych gaci i tak dalej, i tak dalej. Sforne gaci to jest jeden wyraz. A niesforne gaci to nie jest jeden wyraz? Nie wiem, nie znam. Właśnie się zastanawiamy, jak tu Bondowi odłączyć kilka ogniw od baterii, bo on za szybko jedzie. Jemu ten rower strasznie pomaga. I jeszcze do tego ma większą od nas baterię w tym fatbajku. Siodełko by się inne przydało. Bo w tym Meglajcie te siodełko, które przychodzi w zestawie, powiedzmy, że nie jest najszczęśliwsze. Szczególnie jak się ma Santa Piernia jak patelnia, nie? No dobra. Z powrotem wyciągnę kamerę, bo w GoPro to wiecie, tak nieprofesjonalnie, nie ma głębi. Ale wskutek drobnej omyłki naszego nadwornego GPS-u tam wylądowaliśmy na końcu nigdzie. Moje ulubione. Ale jest pięknie, jest piękny las, patrzcie. Mam ciekawostkę. Chcesz ciekawostkę do filmu? Dawaj. Wiecie, kiedy jest naprawdę wiadomo, że w Borach Tucholskich jest taka naprawdę już ciulowa ziemia, taki ostatni sort, że nawet cebula by tu nie wyrosła? Jak jest chrobotek, nie? To znaczy, że tu ten pioch, co jest pod spodem, to już jest po prostu kaplica, nie? No. Chrobotka tu dużo. No. Ale po chrobotku się dobrze jeździ. Bo nie ma tego piochu. Ale wjechałem tam na mokry taki konar. O człowieku. Dobry uślizg. Normalnie mówię, kto mi posmarował przednie koło brawerem. Tak, więc jak gdyby będziemy musieli jutro parę kilometrów nadrobić niestety. Albo stety, ale będziemy mieli cały dzień. Ci wystartowaliśmy o 15.30. No. Szczy w zasadzie, co dopiero przestało. Jest 17. Jutro mamy mieć suche okienko od 10, od, nie, od 11 do 17. Tak. Tak, Bondo? Tak, czyli zdążymy rano na spokojnie zjeść śniadanko. Oj ta. Zwinąć się na spokojnie. Na spokojnie wyjechać z tej dżungli, bo troszkę żeśmy wjechali tak poza szlakiem. Ale powiem ci szczerze, że zwykłym rowerem pewnie by było ciężko, a tym na tym pierwszym poziomie wspomagania. Tak, to wspomaganie luz i można między drzewami śmigać, nie? Więc ten motorek trochę brzmi jak tramwaj taki, wiecie, to tak głupio trochę w lesie, nie? Bo to. Ale ten Bonda huczy strasznie. Ja się oglądałem, mówię, kurde, samochód. Ale Bondo to, Bondo to pedałuje i hamuje jednocześnie. No, paradoks Bonda. Nie, bo tam rzeczywiście ten silnik, tam jest po pierwsze 9 stopni tej prędkości, nie? Mm-hmm. Co 10% chyba jest, wiesz? Te kółka, które u niego są, się w nic nie zakopują. Dobra, więc się rozbijamy. Bondo, już się przełączyłeś w tryb grze. Co w sakwie? Nie mogę chyba podnieść, jak zobaczę pierwsze 3. No dobra, namówiliście. 500 watów w rowerze. No. Pół kilowata, no. Nie? A tam jest 750. A te berbajki chyba mają 2000 watów, nie? No ale on jedzie 100 na godzinę. No 2 kW, człowieku, tak byś czajnikiem jechał. Nie, no to ja wolę na rowerze jednak. Dobra, cały noslek i wszystko w zasadzie, co jest potrzebne, jest w jednej sakwie. Druga sakwa to jest w zasadzie żarcie, więc otwieramy. Sakwy mi Maras pożyczył i to są sakwy Crosso. Jestem ciekaw, jak będzie słychać, bo nie mam mikrofonu do GoProsa i jestem ciekaw. Dobra. Dobra. Jest, słuchajcie, tak. Spakowany jest. Będę wam pokazał poddupnik. Wiadomo. Tarp. Fjorda. Ciężki jak nieszczęście, wielki jak nieszczęście. Przysięgam, że w końcu go wymienię na tarpa od Flyhamaka. Na 100%. Dobrze. I tam głębiej mam śledziki. Mamy śpiworek skompresowany, cyk. Co tu mamy jeszcze? Tu mamy wszystkie takie potrzebne rzeczy, typu jakieś wieszaczki, coś tam. To jest w zasadzie wszystkie ubrania tu są. Fajna torba, znaczy nie wiem, dobra, pokażę wam rano, bo torba jest o tyle, znaczy to jest Peak Designa. Jest o tyle fajne, że jest miejsce na ciuchy czyste i brudne. Ale to wam pokażę jutro rano. No i oczywiście hamaczek od twojego hamaka. I wszystko. Wszystko, więc w zasadzie całe spanie, ciuchy, wszystko, zobaczcie, wszystko w jednej sakwie. Nie ma problemu, można się zapakować w jedno, no wiadomo, że jeszcze żarcie, nie? Bo tak, jeszcze tak, tutaj mam jeszcze obiektyw do aparatu, do zdjęć. I w drugiej sakwie jest żarcie tak naprawdę, picie i kuchnia. Nic więcej. Nie ma potrzeby. I
super się wszystko upchnęło. Także 30 litrów. W 30 litrów całe spanie z ciuchami i z całym takim osprzętem, typu sznurki, linki, wszystkie pierdoły, nie? To w 30 litrów, z 30 litrów chodzi. Nie ma problemu. Jutro jak zdemontuję rano sakwy, to wam pokażę a propos bagażnika jeszcze do roweru, bo oczywiście kupiłem ten bagażnik i w ogóle zepsułeś sytuację, bo kupiłeś za wysoki bagażnik, bo on jest taki mocowany do rurki od siodełka, nie? Wcale nie jest za wysoki, jest Gites i jest malina, tylko jedną rzecz trzeba dokupić i to też wam pokażę rano. Już nie będę teraz tego demontował wszystkiego, muszę się rozwiesić i muszę zmienić ciuchy, bo lało cały czas i po prostu wszystko jest takie klejące, mokre, nie? No, będąc 10 lat po ślubie, to nie mam prawa narzekać. Ale pogoda nie jest dla nas najłaskawsza. Przestało padać, wyszliśmy na stolik zrobić sobie śniadanko, bo Bonduś pyszną jajeczniczkę zrobił z dodatkami. Jaka ta kiełbasa była? Jak ona się nazywa? Ta z Biedry? Coś tam, ale to jest... Nie kupujcie tego. Jakaś grillowa coś tam, o Jezu. No, nawet na ciepło jest. No. Ale oczywiście jak zaczęliśmy robić żarcie, to nas zgnoiło, więc znowu ruszamy, cali mokrzy jak wczoraj. Ale coś się przeciera, więc porządeczki na stole, bo nie wiemy, czy jest stół w ogóle. Tam pakujemy się i lecimy na sforne gacie. Ale można nie brać jedzenia, byle baterie były, nie? Znowu troszkę zjechaliśmy ze szlaku, bo tak chcieliśmy przez bardziej przez środek, bardziej przez las. A to jest fajnie, na dole w ogóle też jest fajnie. No zobaczcie. Chociaż chyba mokrawo tam jest. Znaczy nie bardzo widzę tu ani zjazd, ani podjazd, tym bardziej. Tam wcześniej była okładka. Tak? No zajście było i okładka. Ale... O Borki. Taka fajna ta brzoza jest, zobaczcie, jest tak, brzoza jest ciemna, obrośnięta jakimiś porostami pień i jeszcze różnokolorowe liście, jak to petarda wygląda, jak z jakiegoś tego, wallpapera HD. Kokoszka i mostek drewniany śliczny na kokoszce, o. Przodowa droga. Marek, jak się nazywała ta miejscowość, gdzie zjechaliśmy z Czerwonego? Styport. Takie proste do zapamiętania miejscowości tu są. No na Kaszubach takie są. No. Ale w Styporcu w prawo i to taka niewyględna ścieżka, bo ona wygląda tak między dobami, wjeżdża tak jakbyś komuś do posesji dojeżdżał. Tam żółty szlak idzie pieszy. Już nie zwróciłem uwagi. No. Tutaj to na pewno jest żółty, bo widziałem znaczniki. Tak, tak. Myśmy zjechali w żółty pieszy. Ale trasa z tego Styporca do Sfornych Gaci to jest... Jakby tak miał wybierać miejsce tutaj do biwakowania, to by się nie zdecydował. No. Bo tu wszędzie jest... Gdzie biwakujemy? Tak. Gdzie biwakujemy? Tak. No. Elegancko, ale korzenie. Także polecam siodełko raczej w wielkości patelni, niż takie wyścigowe, szosowe. Bo może okresowo znikać. Będzie after stage. Więc chwila postoju, zaraz dojedziemy do Sfornej. Chwila postoju, zaraz dojedziemy do Sfornej Gaci. I potem to wszystko trzeba pociąć i poskładać do kupy, nie? I tak, jak ci coś nie wyjdzie, to jeszcze raz i powtórka, i powtórka, i powtórka. No 50% i poweringów, jakie i to też trzeba będzie wyciąć. Ej, ale z GoProsami w ogóle jest jakiś problem. Pamiętasz, my z moim też byliśmy gdzieś i był taki problem, że kurde, wiesz co, że jedna bateria dochodziło, wiesz, niby 50%, a on, wiesz, się... Wiem, w Wizerach byliśmy ostatnio. I też się wyłączała. GoProcowy tam. Trzeba przejść na DJI Action, żebyście się nauczyli baterie sportowe robić, te kamery. No, chocina. 2 chyba z groszem, tak? Nam zostało do... Tak, 2,9 więcej. No to za chwilę... Kurde. Jak się komuś wydaje, że to jest takie proste. Wychodzisz, bierzesz kamerę, nagrywasz i... Ta na pewno. Tu bateria, tu karta. Tu error, tu przegrzała się matryca. To nie jest takie proste.
Idziemy do schodów, bo zaraz się będzie znowu GoPro włączył. After stage, after stage. Co, AIDS, co? Paparazzi tam jeszcze jest. Już nie wytrzyma. After stage, after stage. Dobra, słuchajcie, szanowne DJI, to jakoś was oznaczymy, ale z chęcią byśmy przetestowali wasz sprzęt, bo my mamy GoPro 9 i GoPro 10 i wszystkie tak samo dają ciała. No, także DJI, jesteśmy otwarci na współpracę. O Jezu. Będzie lepiej? Nie będzie lepiej. Taki ryj. Wylądowaliśmy w sfornych gaciach. W sforne gacie tak naprawdę. I z ciekawości przeczytałem sobie pochodzenie nazwy tej miejscowości i wbrew pozorom nie są to niesforne gacie Buryny, które nie trzymały jej się tyłka, tylko sfory to są takie zwitki wierzbowe, a gaci pochodzi od słowa gacenie, czyli od ogacania tymi sforami brzegów jezior i rzek. I stąd się wzięła miejscowość. Po raz pierwszy wspomniana w 1272 roku. O ile się nie mylę. Nazywa się głupio, ale tutaj bardzo dużo miejscowości się nazywa, powiedzmy, dość śmiesznie albo niewymawialnie. Także zlądowaliśmy, teraz o tam już backstage wam pokazuję. Teraz będą się odbywały zdjęcia Eleglightów, które w zasadzie no, są w pewien sposób partnerem tej podróży. Poczekaj, zaraz ci wylezę z kadru. Kaczor, ale uciekł. No robiłeś już zdjęciów? Jo. Tak się kaszle. Ty, ale zaparował ci ekran? No. Zaparował. Ej, to słabo. No. On jest podobno IPX4 ten rower. Niby. No to IPX4 to raczej tak, że tak powiem, jest odporny na splunięcie, nie? No. Jo. W środku jest ten, nie? No właśnie to jest ten, niedobrze, nie? A tobie nie? No właśnie nie. Co za chamstwo. Nie, no, ale ja tutaj, naklejki, za to mi zaparował ten. Jo. Na telefon. Ale spoko, ja wciąż mam pełno ten, pełną baterię. Pełna bateria. Łączysz się jeszcze? Jakoś wyjątkowo długo na tej jednej baterii pracuje to GoPro dzisiaj. A czy dzisiaj ten cały wyjazd, bo on cały czas na jednej baterii jeszcze pracuje. Co? No właśnie, bo generalnie z wielu źródeł usłyszycie, że no kurczę, no mieliśmy jechać dalej, ale wiecie, kurde, fajna miejscówka, coś tam w ogóle, jesteśmy koło Bagno Piekło. Bagno Piekło? Tak. Jeziorko Leśne, Bagno Piekło. Jeziorko Leśne, tak, Bagno Piekło. Jest tu całe pole biwakowe, tu jest wiatka taka z dziurą i z ogniskiem, tam są jakiś kamperek stoi, tam jest wiateczka, ale tak naprawdę prawda jest taka, że nie pojechaliśmy dalej, bo Bondowi ktoś rąbnął dwie kreski z blatu. Trzy już? Dwie mi zostały. No właśnie. Bondo... Oj, Pablo! I tak, w naszych Eleglightach została tak naprawdę... Ty masz całą baterię, nie? Całą. Jeszcze pokazuję. Mi mrugnęła i wskoczyła z powrotem. No to u mnie też tak było, że jedna kreseczka spadła i wskoczyła z powrotem. I teraz tak już tutaj grzałem, to już tutaj to mi spadła i chyba już tak permanentnie o jedną... No ale to jedna kreseczka dopiero z baterii. Ale u Bonda najpierw było tak, że nie spadało, a teraz dwie czy trzy ci spadły w sumie w ciągu ilu tam? 10 km? To jest dziwne, żeby u nas nie było tak samo. O, mam fula! Spadła mi jedna, jak ruszyliśmy rano chyba, a koło spornej gaci spadły mi dwie. Wszyscy to usłyszeli. No, tak to właśnie jest. Bondowi spadły dwie sforne gacie. O, dobra, trzeba poczekać, aż przestanie padać i ogarnąć sobie spanko na dzisiaj. Przestało?
jest krok. Już czyć? Lekko krok. No dobra. 3 minuty. Jaka podła pogoda. Złoiła nas, jak żeśmy weszli. A czy wjechali tutaj? O, Arrow. Fat Arrow. To jest ten Arrow po 3 miesiącach, po 3 miesiącach w Polsce. Jak już nas po prostu zgnoiło, to wyszło słoneczko. O, wiszą ciuchy. Kawuśka. Wiszą ciuchy i się suszą. Suszą, dobrze, dobrze, kurde, mieć ciuch na zmianę. Wczoraj jakoś żeśmy się obyli, co było dziwne. No. I bez ognia żeśmy się obyli wczoraj. Delicjo. Czas na przerwę. Dzień dobry. Niedziela. Zrobiło się zimniej, zdecydowanie zimniej. Już w nocy było dużo chłodniej. Dobra, bateria zmieniona. Tak jak mówiłem, jest chłodniej, ale może nie będzie tak źle, jeżeli chodzi o deszcz dzisiaj, bo może źle nie będzie. Wyspani, 12 godzin dzisiaj spaliśmy. Przysięgam, położyłem się wczoraj, to jeszcze 20 nie było. No pewnie się trochę pokręciłem w hamaku i po 20 zasnąłem, to się dzisiaj obudziłem o 6 rano. Ale jakby nie, drużyna nie wykazywała ruchu jeszcze, więc jeszcze przysnąłem i obudziłem się tak przed 8 parę minut. I spoko, wyspany, bo on to tam z aparatem szaleje. Wcześniej polował na wiewiórka, ale nie wiem, czy już zjadł, czy jeszcze nie. Zobaczymy. Obiecałem wam, że sobie jeszcze pogadamy w ogóle tak ciutko o rowerze, o Bagaju, bo do Sakw, bo tu były snute różne teorie. Dlatego ten, idę spakować obóz, bo tu jeszcze jestem rozbity. Ale to raz, dwa, bo dzisiaj na szczęście wszystko suche. Idę zwinąć obóz i zaraz sobie usiądziemy, nie wiem, może przy ławeczkach, może tam przy ławeczkach na świeżym, bez daszka i pogadamy sobie o chwilkę, dosłownie o rowerze. Cały rower to Ele Glide. Taka chińska marka. Są ludzie, którzy uważają, że to jest dobry rower. Będzie mi lepiej widać? Będzie lepiej widać. To jest dobry rower na bazę do startu. Bo uczciwie trzeba powiedzieć sobie, że zaciski hamulcowe to lepiej nie jechać za blisko siebie, jak się zjeżdża z górki, bo zaciski no, pozostawiają trochę do życzenia. Amortyzator tu jest blokowany, pewnie jakaś gazówka. Więc ona spoko sobie działa i nic się nie dzieje. Korby na 99% też by były do podmiany, dlatego że no, przy dużej wadze to jest pierwsza rzecz, w dużym nacisku zaczynają chrobotać sobie delikatnie. A co tu jest za sprzęt? Tu jest Shimano Tourney TZ. Szczerze mówiąc nawet nie znam. Proszę bardzo, mogę pokazać. Tu, no pedałki wiadomo, te plasticzane, nie? I ta piasta w korbie chyba też nie najfajniejsza. Silnik w rowerze jest umieszczony w osi, no bo wiadomo, mamy dwa rodzaje, tak? No albo jest w osi koła, albo jest w korbie silnik, tu jest w osi koła. Te zaciski to ja nie wiem, czy one w ogóle jakiś brand mają. Nie. To jest taki słabo hamujący no name. I rzecz w zasadzie, do której... jeszcze trochę danych technicznych. No, przełożenia to wam nawet nie podam, bo tak, jest jakaś standardowa kaseta, pewnie sześciobiegowa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak, i jest jedna zębatka bezpośrednio chyba do silnika. Także... nie wiem, na razie sprawuje całkiem nieźle, nie wiem, nie spotkałem się jeszcze, żebym kasetę zepsuł. Korb to w życiu ukręciłem trochę, ale kasety nigdy nie zepsułem. Czyli mamy 7 przełożeń, 3 z przodu, czyli to 21 takie, bo rzadko w ogóle używane, bo trochę za dużo chyba tego. Ale mieliśmy o bagierku, nie? Dlatego, że ja nie miałem bagażnika,
Sakwy używam pożyczone od Marka Crosso. Natomiast bagaj, to jest pierwszy bagaj, który kupiłem. I wysłałem chłopakom zdjęcie i mówią, a zjebałeś, bo będzie za wysoko, środek ciężkości i tak dalej, i tak dalej. No i wcale nie jest jakoś wyżej od takiego bagaja przykręconego gdzieś tutaj, nie? O, tutaj macie te, takie uchwyty do bagażnika. No, może ciutkę niżej jest, ale to jest naprawdę ciuteczkę i wcale nie jest odczuwalne ten środek ciężkości, że jest jakoś bardzo podniesiony. Bagaj jest montowany do sztycy siodełka. I tak naprawdę no to taka formalność, nie? No bo tutaj ta rura jest naprawdę, chyba musiałaby być jakaś wyjątkowo kiepska rura od siodełka, żeby to się nie trzymało. I cała podstawa, nie? Jedyną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to, bo te pręciki, one podtrzymują sakwy, nie? I one w tym bagażniku, kurde, jakby były dotąd, o to tak to dotąd, to no nie należałoby narzekać, nie? One są po prostu za krótkie, dlatego że one nawet są wyprofilowane po to, żeby tam, widzicie, jest taki haczyk w tym, gdzie łapiecie sakwę od dołu, żeby ona nie odskakiwała i jakby poskoczyła, to żeby nie spadła z haków. I gdyby to ramię było tu dłuższe, to można było o to zaczepić tą sakwę, nie? Nie trzeba było tych uszu takich dokręcać. A tak trzeba te uszy dokupić. One chyba na stronie Crosso też są takie uszy do dokupienia. I trzeba uważać, żeby dokupując uszy, szerokość tutaj ucha była taka jak haku w torbie, dlatego że Maras teraz pojechał po bagażnik do sklepu rowerowego i dokupił uszka i pan go zapewniał, że będą pasowały do Crosso stuprocentowo. No i trzeba tak jakoś na skos ten haczyk wkładać, bo ta szerokość tutaj tego wycięcia u niego w uszkach jest po prostu za mała. O! No i to uszy oddzielnie, nie? Się dokupuje. O, i cała filozofia. I teraz tak. Motorek ma 500 watów. Tak? Czyli przy maksymalnej mocy zużycie to jest 500 watogodzin. Bateryjka. Się wyostrzy. Mam nadzieję. Silnik ma 450 Wh, więc jeżeli ustawicie sobie wspomaganie na najmocniejsze i byście cały czas grzali rurę na najmocniejszym wspomaganiu, no to 500 W, 450 Wh to jest jakieś 50 minut jazdy, nie? My w zasadzie większość trasy przejechaliśmy na jedynce i tak by wychodziło, że bateria, tak bardzo naukowo teraz będzie, na 40 km spada o jedną kreskę, tak pi razy oko, więc to na razie, ale no nie wykręcimy jakiegoś większego rekordu, dlatego że też nie mamy drugiej baterii i jakbyśmy na przykład walnęli 80 w jedną i potem 80 w drugą, ja bez silnika się nie podejmuję. O! To tyle o rowerze. Tak, no jeszcze sterownik, tak wiadomo, lampka zasilana tym samym akumulatorem co rower i tyle w zasadzie w temacie. O, sprzęt tutaj też jakiś podstawowy wstrzymano, a klamki są do wymiany, bo o ile o tyle ta jest gity, nie, czysto ciekaw, czy to się da. Może by się dało trochę, no ale to mnie denerwuje na przykład strasznie. I to podczas jazdy mnie denerwuje, bo mi te klamki latają w ryncach. O, akumulator tu montowany, nie? No LED nie jest. O. Tam jest kluczyk, można sobie go zatrzasnąć, żeby albo nie można go było wyjąć, albo nie podskoczył, chociaż no, nie zdarzyło się, że podskoczył w trakcie drogi. No i jedno z takich rozwiązań ten, no to trzeba go włączyć przed jazdą, bo normalnie nie daje zasilania z dętka, nie? I ten guziczek jest taki trochę archaiczny. Ale spoko. I daje radę. I rower nie pękł pod moją wagą, więc myślę, że można próbować. A, no jeszcze jedna dość ważna rzecz, powiem wam szczerze. I to i ja, i Marek to zauważyliśmy, że kierownica jest nisko. Bardzo nisko. Tak naprawdę to ta kierownica mogłaby być spokojnie 10-15 cm wyżej. Dlatego, że, znaczy ja rozumiem styl jazdy taki górski, tylko że no ja się do tego nie nadaję, nie?
plecy, ręce, bo cały ciężar, jak się ma plecak na plecach, cały ciężar spoczywa na ramionach z przodu. To kierownica, znaczy generalnie to chyba całą tą rurkę na taką wyższą, jeszcze kierownicę taką, ten trzeba było założyć, żeby było wygodniej, bo po prostu tak, powiedzmy, że wagi takiej powyżej średniej to nie jest za wygodne. A tak to spoko, wszystko się sprawuje dobrze. Na razie nic nie padło, zobaczymy, czy dojedziemy do samochodu, bo tu dzisiaj wracamy, nie? No, pojedzone, przyjmujemy zakłady. Na ile kilometrów przed metą Bondowi skończy się akumulator? To piszcie w komentarzach, tam sekcja jest dla was. O, i taka sytuacja, że jesteśmy w Parku Narodowym Bory Tucholskie i śmigamy sobie czarnym szlakiem. I na środku mniej więcej czarnego szlaku, o, tam postawili płot i remontują mostek i nie ma żadnej informacji ani na wjeździe na czarny szlak, ani nic. No nic, na szczęście jest teleport, że przyciska guzik i brzydink, jesteście w wiatce po drugiej stronie. I widać, jak gdyby, że nie my pierwsi odkryliśmy ten guzik. Ale no trzeba sobie jakoś radzić. Generalnie Park Narodowy Bory Tucholskie to jest petarda, jak się jedzie, to jest taka trasa, ten czarny szlak. Kolorowo, las przejrzysty, nie chaszczory, nie ten, tylko że kawałkami na rowerze to są straszne piochy, nie? Na takich kółeczkach, no już powiedzmy grubsiejszych, nie? Tylko półokrągłych. To bez silnika sobie tego nie wyobrażam. No ale już bez silnika sobie mało rzeczy wyobrażam. Tu był początek, strzało. I tu jest koniec, świeci słońce. Uczciwie powiem, że nie wiem, kto pierwszy wpakował silnik elektryczny do roweru. Ale po pierwsze dzięki, a po drugie ta osoba, która to wymyśliła, powinna dostać Nagrodę Nobla we wszystkich kategoriach. Pokojowa, to są to naprawdę, no, chemia, fizyka, wszystkie po kolei nagrody powinien dostać. Nie wiem. Tak, to już jest koniec weekendu. Czas zacząć się leczyć. Dobra, trzeba się spakować teraz. Podjechać po jakiegoś izotonika i pamiętajcie, nigdy nie kupujcie arbuzowego osi. Pyszna jest. Dobra rada. Do zobaczenia.